Cześć, witajcie w sklepie Sapsan. Ja się nazywam Łukasz, a dzisiaj przed nami multitool wielkości breloczka, czyli Nextool Flagship Mini. Zapraszam. Multitool przychodzi do nas w takim oto białym kartonowym pudełku. A w środku oczywiście nasz mikroskopijny Multitool. Stal, z jakiej jest zrobiony, to 30CR13. Mamy tutaj 10 narzędzi. Jest to płaski śrubokręt, śrubokręt krzyżak, pilniczek, nóż, otwieracz do puszek, otwieracz do butelek, nożyczki, przecinak do drutu, kombinerki płaskie, kombinerki standardowe. Blokada, jaką tutaj zastosowano, to slip joint. Nie mamy tutaj klipsa. Wymiary, jak jest złożony, to 6,5 cm na 2,75 cm. Rozłożony ma 9,5 cm na 9,2 cm. Jego waga to 78 g. Co do moich odczuć, jeśli chodzi o tego malucha, no to powiem Wam, że jestem ogólnie w szoku, bo jest fajny, jest mały, zgrabny, na pewno nada się do jakiegoś takiego lekkiego EDC, właśnie ze względu na swoją wielkość i wagę. Porządnie zrobiony, tutaj nic nie trzeszczy, nic gdzieś tam nie jest jakoś źle wykonane czy coś. Te śruby trzymają to wszystko solidnie. Wszystko naprawdę tutaj fajnie, przyjemnie chodzi. Ja nie mogę się w nim do czegokolwiek przyczepić. Nie jest jakiś taki typowy chamski tool, jak to czasem można kupić w niektórych spożywczakach. Pamiętajmy w ogóle, że jest to marka Nextool, a Nextool podchodzi pod Xiaomi, więc znając ich pozostałe produkty, no to ta jakość jest naprawdę, naprawdę przyjemna. Fajne jest w ogóle to, że te kombinerki są ze sprężyną. W niektórych multitoolach, jakichś tam bardziej renomowanych, nazwijmy to marek, te podstawowe multitoole nie mają tego. Kombinerki po prostu musimy je sami odginać, poprawiać i tak dalej. A tutaj wszystko fajnie chodzi na sprężynie, co jest moim zdaniem mega na plus. Tak samo jest zresztą z nożyczkami. Nożyczki też są na sprężynie. One co prawda dziwnie chodzą. Znaczy nie chodzą źle, ale tak jakby, nie wiem, może ta śruba jest troszeczkę za mocno skręcona i może też stąd ten efekt. Ale ogólnie to jest chyba jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Co do pozostałych rzeczy, to no, tutaj jest zastosowana trochę kijowa stal, jeżeli chodzi o nóż, no ale z drugiej strony, no to też taki mały, no to też wiadomo, że to nie będzie jakiś nie wiadomo jaki mordulec, on tam nie wiadomo co ma robić. Więc z jakichś takich drobnych prac to on będzie moim zdaniem w sumie wystarczający, więc ta stal też tutaj nie musi być nie wiadomo jaka. Warto zaznaczyć, że nóż nie ma żadnej blokady, tutaj wszystko jest na slip joincie, czyli one się tak jakby troszeczkę tutaj zatrzaskują po prostu, ale to się ogólnie wszystko składa i rozkłada rękami, nie? Tutaj mamy cięcie pod palec, pod kciuk, żeby go otworzyć. Dosyć opornie to chodzi, ale tak pozytywnie opornie, że nie jest jakieś takie rozklekotane czy coś. Co do pozostałych rzeczy, no to plusem na pewno jest to, że on przy swojej wadze, tych 78 gramów, no tak dużo, niedużo, może służyć za breloczek. Co prawda to będzie dosyć ciężki breloczek, ale jeżeli komuś waga nie przeszkadza, to jako breloczek do kluczy na pewno się nada. Na pewno też będzie fajnym jakimś takim uzupełnieniem do EDC, może na przykład do większego tula, bo dzięki właśnie swojej wielkości on może być bardziej precyzyjny, bardziej dokładny, albo po prostu można go używać do jakichś no, mniejszych rzeczy, tak? Tam gdzie, nie wiem, gdzie duże kombinerki nam mogą przeszkadzać i tak dalej, to wyciągamy sobie takiego malucha, który jest w pełni użytkowy, bo pomimo swojej wielkości. Ja mam duże ręce, ale słuchajcie, wygodnie się go używa. Takie małe szczypczyki, to jest naprawdę fajna sprawa. Także on z tym wszystkim, co oferuje, to myślę, że spokojnie, bez najmniejszego problemu będziemy mogli wykonać wszystkie jakieś takie podstawowe czynności, do których multitoola tak naprawdę potrzebujemy. To też może być swoją drogą ciekawe rozwiązanie, może dla kobiet,
które nie potrzebują dźwigać nie wiadomo jak wielkich multituli i innych tego typu rzeczy, tylko coś właśnie małego do torebki, ale nie tylko, to też zaznaczam, żeby nie było. Nie tylko dla kobiet, ale z myślą myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to multitool zrobiony gdzieś trochę poniekąd z myślą o kobietach. Bo jak wszyscy wiemy, małe torebki i tak dalej. Z drugiej strony, która kobieta bierze do małej torebki multitool? Ale może takie są, ja nie wiem. Osobiście nie znam. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcjach, o dzwoneczku obok subskrypcji, o komentarzach, o łapkach w górę. No i co? I do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się, cześć!